Jeden z najwybitniejszych współczesnych dramaturgów odwiedził wraz z żoną nasz kraj. Spotkanie z aktorami. Jan Świderski, niezapomniany Romulus z polskiej prapremiery. Reżyser Konrad Swinarski. W teatrze dramatycznym Dürrenmatt czuje się zresztą jak u siebie w domu. Tu przecież wystawiano większość jego sztuk. Obecnie zaś trwają próby nowego spektaklu Fizyków. Ściemniło się. Tak. Noc teraz szybko zapada. Zapalę światło. Poczekaj. Chodź tu do mnie. Barbara Klimkiewicz i Jan Świderski, genialny fizyk Möbius. Masz łzy w oczach? Ty też. To ze szczęścia. Co się dzieje? Udusiłem siostrę Monikę Sztetle. Einstein gra znowu. Kreislera. Piękny rozmarynie. Na scenie teatru dramatycznego w reżyserii Ludwika René rzecz nie tyle o fizykach, ile o paradoksach naszej cywilizacji. Warszawski Teatr Dramatyczny dał już 50 spektakli słynnej sztuki Dürrenmatta Romulus Wielki w reżyserii Haliny Mikołajskiej. Jan Świderski w roli ostatniego władcy Imperium, pozornie niedołężnego, lecz mądrego Romulusa. Nic nie zniósł? Nic, najjaśniejszy panie. No a Tyberiusz? I ród julijski nic. No a o kurze noszącej moje imię? Romulusie. Rzymskie imperium chętnie bym mu sprzedał za garść cystercji, ale nie bardzo mi odpowiada handlowanie własną córką. Rea dobrowolnie poświęci się dla imperium. W ciągu stuleci tyle poświęciliśmy państwu, że teraz już najwyższa pora, żeby państwo troszkę dla nas je poświęciło. Romuluś! A co, córeczko? Nie mogę żyć bez ojczyzny. A możesz żyć bez ukochanego? To o wiele słuszniejsze, dotrzymać wiary człowiekowi niż jakiemuś tam państwu. Tu chodzi o moją ojczyznę, nie o jakieś tam państwo. Państwo zawsze chętnie nazywa się ojczyzną, kiedy się sposobi do mordowania ludzi. Jesteś zdrajcą Rzymu! Nie. Jego sędzią.